Wprowadzi się dodatkowe opłaty składkowe i na tym zyskają tylko dwa podmioty. Albo wielkie państwowe molochy, bardzo źle często zarządzane, albo wielkie międzynarodowe koncerny, które stać jest na to. Gościem Seda Sprawy jest dzisiaj Zbigniew Giżyński z koła Wybór Polska. Dzień dobry, panie pośle, witam. Kłaniam się, witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dla porządku dodam jeszcze, że do niedawna Klub Prawa i Sprawiedliwości razem z dwójką jeszcze parlamentarzystów pan poseł założył nowe koło. Panie pośle, jest pan gotowy na polityczną śmierć, bo zdaniem marszałka Ryszarda Terleckiego no to właśnie waszą trójkę czeka polityczna śmierć. Fidel Castro rzucił kiedyś takie hasło socjalizm albo śmierć. I ono Kubę do niczego dobrego nie doprowadziło. W związku z tym ja mogę tylko mieć nadzieję, że przede wszystkim koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zejdą z tej drogi, jaką prowadzą polską gospodarkę w ostatnim czasie, a teraz skręcili już tak zupełnie na lewo i przestaną wprowadzać tego rodzaju zmiany, które będą po prostu niekorzystne dla naszego kraju. To jest najważniejsze, a to, czy ktoś w polityce się utrzyma, czy nie utrzyma, to jest rzeczą drugorzędną. Ale panie pośle, pan był w obozie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanym zwolennikiem, czy admiratorem rządów premiera Mateusza Morawieckiego. Mówi pan, że to jest polityk formatu europejskiego. Parę miesięcy temu jeszcze co takiego się wydarzyło, że teraz Polski Ład przedstawiony przez premiera tak bardzo uważa pan za niewłaściwy kierunek. No przecież ten socjalny kierunek Prawa i Sprawiedliwości to od początku, od 2015 roku, od waszego zwycięstwa, no trudno było tego nie zauważyć. Bo to prawda, że pan premier Mateusz Morawiecki jest politykiem europejskiego formatu i w wymiarze, jakim potrafi się poruszać w obszarach polityki europejskiej, jest na pewno wartością dodaną do tego obozu politycznego. Natomiast rozumiejąc nawet i akceptując wcześniej pewne socjalne rozwiązania, które są elementem wyrównywania szans, wiem jedno, no nie możemy przesadzić, ponieważ ta przesada doprowadzi naszą gospodarkę na próg katastrofy. Ja byłem dumny, jak wiele, wiele lat temu, to mniej więcej 16 lat temu, rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował podatek spadkowy, ponieważ on umożliwił drobnym, małym, rodzinnym firmom dynamiczny rozwój. To właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości likwidował ten podatek. Byłem naprawdę przeszczęśliwy, jak została zawężona progresja podatkowa z 3 do 2 progów, jak zostały wprowadzone dla jednoosobowych działalności gospodarczych i niewielkich firm podatek liniowy, obecnie 19-procentowy. To wszystko były elementy, które wiele, wiele lat temu były nie tylko programem, ale były metodą Prawa i Sprawiedliwości, aby pobudzić drobne, średnie firmy. A jak patrzę na Nowy Ład, to widzę, że te małe, średnie firmy, które dzięki tamtym rozwiązaniom urosły i dzisiaj stanowią 2/3 dochodu narodowego brutto, przykręci się podatkowo, podniesie się z 19% podatek na 28%, wprowadzi się dodatkowe opłaty składkowe i na tym zyskają tylko dwa podmioty. Albo wielkie państwowe molochy, bardzo źle często zarządzane, albo wielkie międzynarodowe koncerny, które stać jest na to, aby w różny sposób optymalizować swoją politykę fiskalną. No zyskać mają też najmniej zarabiający, panie pośle. No kwota wolna od podatku, podniesienie jej do poziomu No bardzo dobrze, że ta kwota wolna od podatku. Realna zmiana dla emerytów, dla najmniej zarabiających. Świetnie, to się wszystko zgadza, tylko nie może to się odbywać kosztem tych, którzy są aktywni zawodowo i pracują. No nie może to się też odbywać niczyim kosztem. No tak to jest, że się musi czyimś kosztem to odbywać. Dlaczego? Nie, nie. To jest właśnie błąd. To przede wszystkim należy szukać takich oszczędności w budżecie, aby wprowadzać tego typu zmiany, a nie doprowadzać do pewnego rodzaju przesadnych wydatków, gdzie aparat biurokratyczny potem rozrasta się do niewyobrażalnych rozmiarów, gdzie nikt tego nie kontroluje i to wszystko powoduje, że niestety koszty obsługi całego tego przedsięwzięcia są zbyt wysokie. Jeśli chcemy, żeby nasza gospodarka się prężnie rozwijała, musimy nie to, że pomagać małym i drobnym firmom. One nie wymagają żadnej pomocy. Im trzeba dać spokój. Trzeba im tylko i wyłącznie stworzyć mechanizmy i nie dobijać ich podatkami i opłatami lub różnego rodzaju zakazami. To, co widzieliśmy w przypadku lockdownów, gdzie znowu uprzywilejowane były wielkie sklepy. Wielki supermarket otwarty, można sobie wejść na halę, kupić co się chce. Ale wyspa w tym supermarkecie prowadzona, gdzie pani sprzedawała kapcie, a ktoś sprzedawał ubrania lub pamiątki, one są zamknięte lockdown. No to są rzeczy niewyobrażalne, które spowodowały,
że wiele małych, średnich firm, często jednoosobowych, dzisiaj naprawdę nie mają z czego żyć. O ile pierwsza tarcza jeszcze troszeczkę pomagała i to było rzeczywiście coś, co sprawiło, że ci ludzie nie poczuli, jakby nie byli... No to potem już bardziej punktowo, kody PKD, nie było tak łatwo o tę pomoc już potem. To prawda. Ale panie pośle, to trochę o polityce jeszcze porozmawiajmy. Co pan poseł swoim ruchem chce tak naprawdę osiągnąć? Czy to jest krok do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości? No bo jednak ta formalna utrata większości to jest jakiś przełomowy moment. Czy po prostu podmiotowość pan i posłowie, którzy z panem tworzą nowe koło, chcecie po prostu zyskać pozycję przetargową, chcecie się liczyć i nie wiem, Jarosław Kaczyński przed procedowaniem kolejnych ustaw Polskiego Ładu będzie musiał teraz negocjować ze Zbigniewem Giżyńskim. O to chodzi, panie pośle? Nie, my się z nikim nie chcemy licytować i w żaden sposób nie o to chodzi. Natomiast podmiotowość jak najbardziej tak, ponieważ nasze koło, koło Wybór Polska, ta nazwa jest pewnego rodzaju wyciągnięciem ręki do tych wszystkich, którzy o polskich sprawach, o przyszłości Polski chcą rozmawiać. Dla nas to jest rzecz bardzo ważna. Liczymy na to, że dzięki temu zgromadzimy wokół siebie szersze środowisko polityczne, myślące podobnie. To na końcu tego całego procesu zakończy się powołaniem własnej formacji politycznej, która będzie jasno i wyraźnie stawiała sobie cel odbudowę na tym ruchu umiarkowanie konserwatywnie liberalnym, jeżeli chodzi o podejście do gospodarki i o podejście do światopoglądu. I to jest wizja Polski, jaka jest nam bliska. Jesteśmy przekonani, że powrót do tych korzeni, które wiele, wiele lat temu legły u podstaw powstawania tego obozu politycznego, który sami tworzyliśmy, spotka się z pozytywnym odzewem u wielu Polaków. Ale panie pośle, w tym centrum jest już strasznie ciasno. Jest Jarosław Gowin, który no, z tego co słyszę, podobnie patrzy też na gospodarkę i na rządy Zjednoczonej Prawicy, jak pan poseł też się tym rozwiązaniom w Polskim Ładzie sprzeciwia podatkowym. No, jest PSL, które też konserwatywny sojusz większy chce tworzyć. No, nie ma tyle miejsca w centrum dla wyborców umiarkowanej prawicy. No, to w ogóle jest rzadko występujące w przyrodzie zjawisko wyborca umiarkowanej prawicy. To wiele razy już się okazywało. Będziemy o to zabiegali. To jest zadanie trudne. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale jesteśmy przekonani, że oferta, jaką chcemy przedstawić, pewien umiar, spokój, rozwaga z jednej strony, a z drugiej strony coś, co jest bardzo ważne, a więc szacunek dla tego wszystkiego, z czego wyrastamy, że to spotka się jednak z oddźwiękiem. Dlaczego? Dlatego, bo my sami wyrastamy z tego pnia, którym było Prawo i Sprawiedliwość przez lata. I tak jak my się rozczarowaliśmy, tak jak my dostrzegamy te zaniedbania, tak dostrzegają bardzo wielu spośród ludzi, z którymi współpracowali lub znaliśmy się. Oczywiście nie wiele osób w klubie PiS to dostrzega? Wiele osób w klubie PiS głośno może o swoich zastrzeżeniach nie mówi, ale artykułuje je właśnie w rozmowach takich kuluarowych? Bardzo wiele, a najlepszym dowodem na to jest to, że ja przecież to koło z koleżanką i kolegą budowaliśmy od dłuższego czasu. To nie jest rzecz, którą można zrobić w jeden dzień. I rozmawialiśmy z wieloma osobami i to, że nikt z tych osób nie pobiegł, że tak powiem, do kierownictwa i nie ostrzegł, słuchajcie, ci źli ludzie próbują nam tutaj składać jakieś takie lub inne propozycje, jest najlepszym dowodem na to, jak gdzieś tam dojrzewa w środku wszystkich osób. No ale jakby chcieli, to by się zapisali, panie pośle, też. Mogliby się zapisać do tego koła, przecież tak mogli wystąpić. Owoc dojrzewa i spada z drzewa, to nie jest łatwa decyzja, to jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką przyszło nam podejmować w życiu, bo jeżeli ktoś funkcjonuje w jakimś obozie przez większość swojego dorosłego życia, tak jak ja, tworzył go, to nawet ze względów towarzyskich to jest trudny wybór, ale trudne wybory też trzeba podejmować. Wergiliusz mówił, że do odważnych świat należy. Ale to ilu takich odważnych jeszcze się znajdzie w klubie Prawa i Sprawiedliwości? Bo mówi się o pani poseł Annie Marii Siarkowskiej, Gazeta.pl pisze o poszle Sławomirze Zawiślaku. Jakaś konkretna liczba, panie pośle? Ja tych nazwisk słyszałem także wiele, ale tak jak już powiedziałem, konkretna liczba na dzień dzisiejszy brzmi trójka, bo tylu nas wystąpiło. Jak będą kolejni, to na pewno się państwo o tym przecież dowiecie. Z całą pewnością jest coś, co zawsze powtarzam koleżankom i kolegom, że warto spróbować zbudować nową jakość, bo Polska na to zasługuje. To jest też wymiar naszej odpowiedzialności za sprawy polskie.
i będziemy robić wszystko, aby ruch, który zaczynamy tworzyć, był ruchem, który będzie atrakcyjny dla Polaków. Panie pośle, o nowej jakości pan poseł mówi, ale czy słowem klucz nie jest tu jednak słowo frustracja, rozczarowanie, że w klubie PiS jest słowem wiele osób, które, jest... dla których no, nie starczyło stanowisk, eksponowanego mocno miejsca w polityce i stąd to się przede wszystkim może bierze? Słowem klucz jest słowo wolność. Wolność w wymiarze osobistym i wolność w wymiarze gospodarczym. Jest taka piękna fraszka, lepszy na wolności kęsek byle jaki, niźli w niewoli przysmaki. Nam zależy na tym, aby Polska była Polską właścicieli, gdzie każdy coś posiada, każdy coś wypracowuje, a nie Polską, gdzie Polacy będą mogli pracować albo w wielkich państwowych firmach lub urzędach, względnie w międzynarodowych korporacjach. Im więcej własności, tym więcej wolności. Chcemy na to zwrócić uwagę i na tym nam zależy, a nie na jakichś tam takich lub innych synekurach czy stanowiskach. To zostawiamy tym, którzy kierują dzisiaj sprawami Prawa i Sprawiedliwości, bo oni mają na to wpływ. Premier Mateusz Morawiecki powinien poprosić Sejm o wotum zaufania w takiej sytuacji, kiedy no, na papierze tej większości nie ma. Powinien jeżeli uzna udowodnić, to za stosowne, może poprosić. Ale pytam, czy nie powinien. Jeżeli uzna to za stosowne, może poprosić. No chyba dzisiaj nie z tego powodu, bo rząd tą większość posiada, no bo ma podpisane porozumienie z kołem Pawła Kukiza i wśród posłów niezależnych są posłowie, którzy oficjalnie deklarują wsparcie dla rządu. W związku z tym od tej strony na to patrzeć, to dzisiaj takiej konieczności nie ma, co nie oznacza, podkreślam, że taka konieczność w jakimś momencie się nie pojawi, ale chyba jeszcze nie dzisiaj. A mówił to Zbigniew Giżyński, poseł koła Wybór Polska, do niedawna Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję panu posłowi za rozmowę. Miłego dnia życzę. Dziękuję, z wzajemnością. Kłaniam się. Państwu dziękuję bardzo za uwagę, tym bardziej, że to ostatnie. Przed wakacjami sedno sprawy, na kolejne zapraszam we wrześniu, chyba 2 września to będzie poniedziałek. Zatem wszystkiego dobrego, do usłyszenia w serwisach informacyjnych Radia Plus. Do usłyszenia w sednie sprawy po wakacjach.